kiedy jechaliśmy dzisiaj do Ciechanowa, kiedy wyszedłem dzisiaj rano z domu, myślałem, że jadąc do Ciechanowa, jadę do jednego z wielu gimnazjów, jakich wiele jest w Polsce. Ale kiedy wziąłem do ręki poranną gazetę, dziennik Gazetę Polską, w pierwszym zdaniu przeczytałem, że Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Polsce to szkoła tego stopnia, która ma najlepsze wyniki kształcenia w Polsce. Pani dyrektor, na pani ręce serdeczne gratulacje. Podnosi to poziom mojego wyzwania tylko, czy wyzwania stojącego dzisiaj przede mną, jeżeli idzie o rozmowę, jeżeli idzie o wyrażenie. Absolwentkę waszego gimnazjum, absolwentkę tej szkoły, która odgrywa młodą dyplomatkę, która odgrywa olbrzymią rolę w procesie przygotowania do szczytu NATO w Polsce. Pani Anito, bardzo proszę się pokazać. Pani Anita Seng, moja koleżanka z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uwierzcie mi, moi drodzy, i to, tak powiem, mówię przede wszystkim do uczniów, że bez pani Anity i osób takich właśnie jak pani Anita, mam absolutne przekonanie co do tego, spotkanie NATO w Warszawie nie mogłoby się odbyć. Nie mogłoby zostać w sposób właściwy przygotowane. A patrząc i myśląc na panią Anitę, widziałem jej zdjęcia, tak powiem, wiszące w korytarzu szkolnym, tak powiem, patrząc na nią, tak powiem, możecie też pomyśleć, jaka droga stoi przed wami, jeśli oczywiście komukolwiek kariera państwowa, czy kariera w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, kariera dyplomatyczna się marzy. Jak to zrobić? Zapytajcie panią Anitę, która chwilę jeszcze zostanie po wykładzie. Panią Anitę, ambasadora Ciechanowa w Warszawie, jeśli mogę to tak. Na razie oczywiście ambasadora Ciechanowa, za chwilę prawdopodobnie ambasadora Rzeczypospolitej w wielu miejscach na świecie. Od 67 lat NATO, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, stoi na straży pokoju w Europie, łącząc dzisiaj 28 państw Europy i Stany Zjednoczone i Kanadę w wielkim wysiłku związanym ze stworzeniem sieci współpracy politycznej oraz rozwiązań dobrze służących obronie kontynentu europejskiego przed wszelkimi zagrożeniami. Zawsze, kiedy przychodzi mówić o bezpieczeństwie, musimy zdać sobie sprawę z podstawowego problemu, jaki z tym mamy. Bezpieczeństwo, prawdopodobnie wszyscy z tym się zgodzimy, jest pierwotną potrzebą każdego człowieka i pierwotną potrzebą każdej wspólnoty. Tak? Jeśli nie ma bezpieczeństwa, nie ma rozwoju, nie ma spokoju, nie ma możliwości budowania, nie można myśleć o budowaniu wartości wyższych. Tak? W hierarchii potrzeb bezpieczeństwo niewątpliwie jest potrzebą najważniejszą. Tak? Ale gdybym każdego z was, każdego z państwa, także dorosłych, zapytał, a czym dla mnie jest bezpieczeństwo? Prawdopodobnie mógłbym usłyszeć różne odpowiedzi. Ktoś powie, że bezpieczeństwo to to, co dotyczy mojej rodziny. Ktoś powie, że bezpieczeństwo to to, co dotyczy warunków, w jakich żyję. Możliwości rozwoju, warunków materialnych, pracy, bezpieczeństwa fizycznego. Tak? Gdybym to samo pytanie postawił w odniesieniu do bezpieczeństwa całej wspólnoty, jakim jest państwo jako społeczeństwo, również mógłbym usłyszeć różne odpowiedzi, akcentujące różne zagrożenia, akcentujące różne potrzeby naszej wspólnoty. Mówię o tym nie dlatego, by wprowadzać wszystkich w teoretyczne rozważania dotyczące bezpieczeństwa, a nawiasem mówiąc, wielcy specjaliści, profesorowie, tak powiem, z całego świata piszący o bezpieczeństwie nie do końca zgadzają się, jeżeli idzie o podstawową definicję tego pojęcia i podstawową definicję tego problemu. O różnym rozumieniu bezpieczeństwa mówię między innymi dlatego, byśmy sobie uświadomili, że we współpracy wielu państw, a NATO nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, szalenie trudno czasem jest zdefiniować, co wspólne dla nas wszystkich. Tak? Inaczej bezpieczeństwo może być widziane w Hiszpanii, inaczej w Norwegii, ojczyźnie sekretarza generalnego NATO, inaczej widzi je Polska, bo różne zagrożenia, różne czynniki wpływają na bezpieczeństwo. NATO jest taką fantastyczną organizacją, która przez 67 lat wypracowała mechanizmy konsultacji politycznych, współpracy, podejmowania decyzji, które w dużej mierze te różnice potrafią niwelować. Potrafią tak ukształtować decyzje, tak ukształtować proces decyzyjny, by to, co zostanie zdecydowane, mogło być wdrażane w życie i mogło być zaakceptowane przez wszystkich uczestników wspólnoty. I być może właśnie to nie
nagromadzona siła wojskowa, choć i ona oczywiście jest dzisiaj, tak powiem, potężna. NATO, złożone z państw europejskich i Ameryki Północnej, jest największą, najpotężniejszą siłą wojskową na świecie, jakkolwiek byśmy to mierzyli. Czy wielkością wydatków finansowych, czy liczbą żołnierzy, czy liczbą nagromadzonego sprzętu, czy znacznie trudniejszymi kategoriami zdolności, tak? Sposobów, w jaki jesteśmy w stanie sprzęt, ludzi, żołnierzy, budżet, siłę naszych gospodarek wytrzymać, wykorzystać na potrzeby pokoju, na potrzeby zapobiegania konfliktom zbrojnym, na potrzeby zapobiegania wojny. To, o czym mówił sekretarz generalny NATO przed chwilą w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to złożoność dwóch misji, odstraszania i obrony. Tak? Obrona to ostateczność. Najpierw mamy rozwiązania polityczne, najpierw mamy rozwiązania dyplomatyczne, najpierw mamy dialog, któremu służy także potęga, którą jesteśmy w stanie zgromadzić. Tak? Ten komunikat, który NATO wysyła światu, nie próbujcie zaczepki, ponieważ nie jesteście w stanie wygrać. Zgromadziliśmy siłę jako Zachód, jako NATO, nie po to, by rozpoczynać konflikt, ale po to, by bronić możliwości naszego rozwoju, by bronić naszej cywilizacji, by bronić wszystkiego tego, co gwarantuje rozwój każdemu z państw członkowskich i wspólnocie jako całości. To teraz już wszyscy wiemy, bez żadnych wątpliwości, że nasz gość honorowy to człowiek, który wszystko wie o NATO i na pewno jeszcze nie raz o nim usłyszymy. To człowiek, który tworzył politykę naszego członkostwa w NATO. Wielkie brawa dla naszego gościa i bardzo, bardzo dziękujemy. Podziękowanie, oczywiście ja mam nadzieję, że w zaszczytnym miejscu będzie to widoczne, a ja swoich uczniów bardzo proszę, teraz wasza kolej, kochani. Natomiast z naszej strony chcieliśmy panu bardzo podziękować za przeprowadzenie tutaj tej lekcji. Uważamy, że chyba sporo nam to dało. Na pewno. Tak, ponieważ my jako młodzież powinniśmy faktycznie, moim skromnym zdaniem, uczyć się o takich rzeczach, bo w końcu my już jesteśmy nastolatkami, prawda? Czyli niedługo będziemy dorośli i powinniśmy jednak coś wiedzieć o tej instytucji, tak? Która zrzesza te wszystkie państwa i zapewnia nam bezpieczeństwo. Tak, i chcieliśmy podziękować. Jednym słowem dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Brawo.